Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w Farming Simulator 2017. Bruntkowski Eugeniusz w tamtej stronie. Siema. I witamy was na takiej troszkę innej serii, to będą takie poboczne odcinki, gdzie będziemy sobie od czasu do czasu, gdy będziemy mieli wolną chwilę, jakieś dane akcje wykonywali. Ogólnie znajdujemy się na Borusiowie V7. Za Borusiowa łapka w górę. Za Borusiowa łapka w górę, dawno nie było, bo jak pamiętacie, skończyłem sobie tutaj odcineczki na tej serii i dzisiaj taka dość nietypowa akcja jeszcze, której nie było na żadnym z naszych teamowych kanałów, że tak powiem. Będziemy sobie dzisiaj, że tak powiem, pakować kukurydzę w rękaw. Taka akcja dość mała, spotykana nawet i w życiu realnym, jak i również w farmingu. Jak widzicie, mamy tutaj właśnie Maseja oraz ten taki śrutownik, że to tak nazwę, i maszynę, która właśnie śrutuje nam kukurydzę i pakuje nam ją w rękaw. Niestety nie mogę znaleźć żadnej fajnej przyczepy przeładowczej w takim dość polskim stylu, niedużej, żeby pasowała na tę maszynę, więc postanowiłem, że użyjemy i sprawdzimy sobie również żmijkę, której zbytnio nie polecam na MP, ponieważ zbugowała nam serwer. Nie wiem, czemu tak w tym farmingu mamy, że naprawdę te serwery się bugują. I Bronku, jakbyś mógł, to wskocz do John Deere'a i weź kipuj, tylko zobacz, czy na pewno nas sypie, i pokażemy wam, jak to wygląda. Mamy tutaj oczywiście też John Deere'a z serii 20, chyba, jak się nie mylę, tam 130 kunia. Jo, idzie z sypem. To wygląda to zajebiście. No powiem wam, trochę roboty było. O, można by było troszeczkę ruszyć do przodu naszym MF-em. Niepotrzebnie go zgasiłem. Tutaj ogólnie cały czas powinna, moim zdaniem, jedna osoba siedzieć w tym Maseju i cały czas podjeżdżać lekko do przodu, żeby ten rękaw tak realistycznie po prostu się rozsuwał. A tak jak ciągnik stoi po prostu z tą maszyną, to rękaw tak jakby wysuwał sam się do tyłu, więc to troszeczkę nie wygląda tak zbyt realnie. No ale mówię, no nie będziemy ogarniać specjalnie trzeciej osoby tutaj na serwer, żeby siedziała cały czas w Maseju i cały czas podjeżdżała do przodu, nie? No i też, no wtedy bym nie mógł mieć na pewno tej, że tak powiem, żmiki, ponieważ żmiką by niestety, no nie dało rady, nie dałoby rady cały czas się przedostawać, musiałaby być wtedy ta przyczepa przeładowcza lub trzeba byłoby ładować po prostu to wszystko nam jakąś łyżką czy coś w tym stylu. Łyżką tak ciekły, bo to ciężko. Ciężko, bo ten skorzy jest za mały, popatrzyłem, sprawdzałem. To by trzeba było na przykład, no nie wiem, jakoś bagi ładować, ale jo, to w ogóle patrzyłem, ponieważ chciałem ładować łyżką, ale wszystkie łyżki oryginalne i w ogóle nie pozwoliły nam na to. Tutaj jeszcze mamy w razie W zestaw Newfoundlanda. Ja mam pusto jak coś, nie? Okej, okay, no to myślę, że możemy się powoli zbierać. Tak to mówię, będziemy sobie sypać w tą zieloną halę i później dalej ładowarką bym jeździł i pakował tutaj ją w rękaw. No ale niestety tak się nie udało, ale mam nadzieję, że jakoś wybrnęliśmy z tej sytuacji. I summa summarum, ten odcinek wyjdzie fajnie. Mówię, tęskniłem za Borusiowem, bo jednak kurczę, fajny jest ten styl, jeszcze teraz tak nawiązujący, że jest jesień. Teraz te liście tak fajnie spadają, tutaj naprawdę te kolorki są fajne, no musimy poczekać, bo ten kombajn, no już stary, nie daje rady, ale powiem wam, robotę swoją robi. Mi się wydaje, że akumulatory są w tym roku do wymiany już, no hechła i odpalić nie może. I powiem wam, kurczę, naprawdę jestem już tak fajnie przyzwyczajony do tego kombajnu, jeden z najlepszych moich kombajnów, jakim kiedykolwiek grałem na średnie gospodarstwa. Możemy sobie koguty rozpalić, ale nie pamiętam, gdzie miałem przypisane na kierownicę, więc pojedziemy sobie tam. Ogólnie John Deere ściągnęliśmy z Chorwacji, tak jakby ktoś pytał, dlaczego są flagi Chorwacji tutaj. Kurda, a specjalnie zdejmowałem te flagi, one się teraz pojawiły, no. Chyba że one na singlu nie działają, a na MP się pojawiły. Możliwe. No nie wiem, wiem na pewno, że kurczę... No ale John Deere ściągnięty z Chorwacji, także tutaj flagi jeszcze nie są. O Boże, mnie tak znowu przez wioskę piany idzie. No nic nie poradzimy. I powiem wam, że prawdopodobnie na tej mapie zostaniemy i będziemy nagrywać sobie takie pojedyncze akcje. Jeszcze będę chciał jakieś ala buraki, coś w tym stylu zrobić. Zrobimy tak, że po prostu wymyślimy jakieś fajne akcje, takie, że nietypowe, nie? Że właśnie żniwa jakieś zwykłe czy coś. Albo że będziemy robić coś po kolei, tylko po prostu na co mam ochotę. Tak jak dzisiaj miałem ochotę właśnie zrobić sobie kukurydzę. Najpierw miała być ona sypana na suszarnię. O mój Jezu, liście poobcinane. Miała być sypana na suszarnię, nie wyszło. Bo mówię, po co coś fajniejszego myślimy. Jak zobaczyłem sobie właśnie, że tak powiem, bo jest, można dwie rzeczy robić tą maszyną. Albo można zgniatać, lub można śrutować. My dzisiaj sobie śrutujemy, ponieważ lepiej to później wychodzi na pasze. Jak widzieliście, tam obora jest stawiana właśnie, że tak powiem, chlewnia właśnie dla świnek, także już będziemy mieli rękaw gotowy. Jeśli chodzi o ten rękaw, to powiem wam, ostatnio żeśmy się spotkali, znaczy słyszeliśmy, właśnie Marianek ciął kukurydzę w tym roku dla pewnego gospodarza na usługach i tam właśnie... W Mokrzynie, bo nie każdy wie, kto to jest Marianek. Tak no by. Tak, a no jakby nie patrzeć tutaj. Także kombajn z Mokrzyna właśnie ciął na usłudze u gościa, który właśnie śrutował tę kukurydzę. Tylko że nie pakował ją w rękaw, tylko miał takie boksy specjalnie porobione. No można powiedzieć, że to jest pryzma, no można nazwać to pryzmą. Nie wiem, czy jechać
drogą, czy jechać tu pod góry? Boję się z kaderem, że nie przejadę. Nie wiem, jak chcesz, to jedź tędy w lewo, nie? Bo nie wiem, czy ty znasz tą drogę, czy nie. Nie, nie znam. Ja w ogóle no tej części... No to czy wyjedziesz przy tym polu kukurydzy, gdzie ja będę, nie? Ja w ogóle tej części mapy to bo się ciężko chyba, wiesz? No ja bardzo dlatego nie chciałem się tam bujać, a wolę pojechać sobie drogą. Ja ogólnie tej części mapy tutaj już nie znam w ogóle, ale ładnie to tutaj wygląda. No, to nie grałem, nie grałem. Czy miałeś tu w ogóle jakąś serię na tym, czy nie? Wiesz co, miałem. Z Adamem chyba, nie? Coś tak, była chyba tutaj też takie pojedyncze, była na pewno z Adasiem jakaś, była pojedyncza. Nie patrzcie na to zboże, bo zapomniałem wyczyścić w giancie upraw. To bardzo przepraszam za to, nie, moje niedopatrzenie. Tu po lewo masz tą kukurydzę. Jak coś. A to gospodarstwo co to jest? No to są kurniki. A, czyli to nie jest gospodarstwo, to są górniki po prostu. Tak, można sobie, wiesz, wjechać, wszystko, no miałem bardziej wymyślić jeszcze coś tam ciekawego i miało ogólnie być to grywalne gospodarstwo, nie? Jo, nie patrz, nie wiem co to jest pod spodem, nie mam pojęcia. Bardzo nisko jest położona kostka i dlatego też tak czasami to prześwituje, nie? Dlatego też jest ciężko. A fajnie, że tu wyszło z tymi kurnikami. No wejdźcie do tego drugiego kurnika, nie do tego, do tego drugiego. Czemu do tego? Zarobiście jest możliwość ładowania obornika z kurnika, no, nie? Ładnie to wygląda. No, może nawet taką akcję by zrobił. Można też robić... Bo ty robiłeś to, nie? Jo, ja robiłem, bardzo fajna akcja. Także można się bawić. No i dokańczając, on właśnie sypał sobie to w takie boksy, później okrywał folią i kładł te takie worki, jak mają na biogazowni. Dobra, czekajcie, można by było sobie rozłożyć funkcję tylko teraz, potrzebuję, okej, jest wszystko, odpalamy header. Duże to pole jest? Nie. Tu jest, no pole nie jest strasznie jakoś duże, także myślę, że na spokojnie, no kurczę, ale fajnie wygląda ten zestaw, bałem się, że nie znajdę żadnej przystawki, jeśli chodzi właśnie o ten header, o ten kombajn, ponieważ no on nie ma... Nie została dodana od razu do niego, ale ta pasuje idealnie. No i powiem wam, że kolory do wyboru, które mogłem wybrać, spasowały się idealnie z kombajnem, także jeżeli ktoś jak robił ten kombajn, to brał prawdopodobnie te kolory właśnie z oryginalnych maszyn. Także całe szczęście nie musiałem bawić się z przystawką, bo na początku pobrałem jakiegoś Bizona Rekorda, teraz tego niebieskiego, pewnie większość z was go kojarzy, bo teraz bardzo dużo ludzi na nim gra. O kurde, tu muszę bardziej do lewej strony się dać, bo nie złapię wszystkiego. Ogólnie wilgotność kukurydzy myślę, że tak koło 35. Wygląda jak wygląda, ale właśnie czym, że tak powiem, mokrzejsza, tym lepiej nawet. Dlatego też wcześniej zawsze ten kaftan się ścina tą kukurydzę. No wcześniej też warunki nam nie pozwalały, aby można było wjechać. Ale jak sami widzicie, no teraz idzie sobie na spokojnie. Trochę boli mnie jeszcze w tych kaderach często, że biorą za dużo w którą stronę, ale teraz wjechaliśmy i jest dosyć. Ja ci powiem to, że fajnie się brudzą koła w tym rzędzie. No ogólnie ma całkiem inne koła niż wszystkie inne ciągniki, to mi się bardzo spodobało w nim, ale żeby znaleźć odpowiednie koła dla niego poświęciłem około pół godziny. Nie wiem, ma z 15 różnych wersji kół, niektóre są naprawdę brzydkie, że tak powiem. I mi się w ogóle to nie podobało. A akurat ta wersja Trelleborgów, jak się nie mylę, jest taka dosyć już trochę pozdzierana i to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Jest to też jeden z niewielu, że tak powiem, ciągników, który ma możliwość założenia zdartych kół, nie? Praktycznie mało co bieżnika ma, nie? No. Także naprawdę to też spoczko wygląda. No tutaj musimy sobie w skos ścinać tą kukurydzę, no nie zawsze tak dobrze się ścina. Ale w życiu realnym też tak nie. Co zrobić z takimi poprzeczniakami, dokładnie. Tu akurat jeśli jest się w mokrzynie, to powiem wam, często są takie pola kręte i trzeba sobie jakoś radzić. Co jest nowego w tej mapie? To są nowe, Bronek, powiedz mi, jak ci się podobają nowe tekstury podłoża. To właśnie już patrzyłem. No, to są nowe, właśnie fajnie wyglądają resztki pożniwne, tak jak tutaj teraz po kukurydzy sobie koszę. To się posiewia, tak? To jest posiewna, tak, tekstura. Właśnie dałem ją tutaj obok, żeby wam ją pokazać, a tutaj po kukurydzy naprawdę bardzo to fajnie wygląda. W drugim przejeździe postaram wam się to pokazać. I z miłą chęcią, fajnie jakby się można było grać, nie wiem, na od zera. Myślę, że to trochę by też nam, że tak powiem... Ogólnie tekstura, bo ściernisko też bardzo ładne tekstura ma. No ale ściernisko to jest dlatego, że ten, że ja mam, ja takie ustawiłem. Bo to jest, robiłem sobie gęstsze całkiem, żeby to fajnie wyglądało. A, czyli nie dasz tego do wyglądania na mapie. Znaczy, no na od zera też by trzeba było, nie? Tylko, że to trochę wpływa na ten... jak to się nazywa? Na płynność, nie? Gry. Owiec bardzo fajnie. Owiec jestem też... w ogóle ciekawy tej. Co tekstury? To jest? To przerabialiśmy na Ubin. A, za wysokie. Tak, za wysoki jest i później już się nie bawiłem. Jestem ogólnie ciekawy, jak będzie wyglądał owiec w oryginalnym farmingu. Mega jestem też ciekawy, bo jest ciekawe, czy oni wezmą sobie właśnie, nie wiem, napiszą do autora, tego, który robi owiec, bo owiec nie został wydany przez autorów gry, nie? Tylko przez jakiegoś modmakera chyba. Nie wiem.
Gdzie? Kiedy? No do 17. Aha, do 17, no to tak, do 17 tak. No, no dlatego też mówię, że jeżeli nie został przez nich wydany... Wiesz co, wydaje mi się, że oni zrobią swoją teksturę offset do 18. No jestem mega ciekawy, jak będzie wyglądała. Bo ogólnie tekstury z zbóż się nie zmieniły, nie? No i z tego co patrzyliśmy, nie wiem, chyba. Nie, ja nawet nie zwróciłem uwagi. Jedynie co zauważyłem nowego w uprawach, no to jest to, że wreszcie rzucają cień. Także powiem wam, że na przykład koszenie teraz takiej kukurydzy naprawdę mega fajnie to wygląda, ponieważ każda z tych upraw rzuca cień i w tych międzyrzędziach, no wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Więc jeśli chodzi tutaj o to, to jest spoko. Ja kurczę, zanim przetnę to pole, to trochę czasu minie, jak sami widzicie. Ale ile masz w ogóle procent? Mam już 2300 litrów. Także mam 40%. Porozcinał tutaj to pole. No, chcę je jakoś tutaj przeciąć. Wytnij sobie najpierw wtedy tutaj ten może długi kawałek, to trzeba sprawdzić ciągnikiem. No, no, tak zrobię raczej. Żeby to jakoś tutaj w miarę logicznie było pocięte, nie? To jeszcze tutaj cofnę, żeby miał jakikolwiek poprzeczniak. No i jeśli chodzi jeszcze o rękaw, no to u mnie jest gospodarz, tu mówię teraz o Wasiaku. No. Wasiak rok w rok robi właśnie kaftany, pakuje właśnie w rękaw. Także no tutaj też jedyna chyba osoba u nas taka w okolicy, która się też w to bawi. A z tego co sobie czytałem, w tym roku i z roku na rok coraz większe, że tak powiem, powodzenie to ma, ponieważ wychodzi to o wiele taniej niż suszenie właśnie kukurydzy i później, że tak jej powiem, nie kruszenie, tylko powodzenie. No właśnie, no co, a co my robimy? Bo mi zabrakło tego słowa. To my siekamy kukurydzy, Ja jakoś tak na początku chyba powiedziałem, może i siekanie. Także no mówię, o wiele taniej to wychodzi z tego co gdzieś tam patrzyłem, czytałem, bo mówię, doedukuję się przed odcinkiem, poczytałem sobie to gdzieś w granicach, jeśli chodzi o suszenie i wszystko. Śrutujemy jako o, śrutowanie. O. Tak kurwa, teraz siedzę, myślę. No ja też mi wyleciało mi to słowo z głowy, wiesz? Kurde, ale tu dziwnie pocięte, mówię, ten kombaj jak raz łapie tak, raz tak, to jest strasznie, strasznie dziwne. Oj, tam ważne, żeby było cinte. Więc wychodzi o wiele, wiele to taniej i mówię, z roku na rok coraz większe powodzenie to ma. Jak byś chciał tu wjechać teraz? Ja bardzo bym chciał... To weź wytnę tu przejazd koło... A nie, nie mogę. Nie, ja tu sobie to wytnę tu. Dobra, jak chcesz. To jakoś tak. Ale nie, no naprawdę, jeśli chodzi o ten kombajn, mega, mega jestem zadowolony. I oby więcej takich kombajnów w farmingu się pojawiało. To oryginalny, nie? To jest oryginalny, tylko że bardziej go lubię z racji tego, że jest, że tak powiem, old version. Czyli starsza wersja, pozdzierany, więcej takich dupereli w kabinie i takich innych rzeczy, o wiele lepszy dźwięk. Ale z tego co mi się pamięta, to on był w 15, nie? Czy był w 15? To nie, on nie grałeś czasem też na Borusiowie? Właśnie ten, ty miałeś go na serii przecież, no pewnie, że tak. A nie miałem Deutscha na serii? Z Borusiowa jak graliśmy? A dobra, sorry, Deutsch był. No tak mi się wydaje. Ale bo... kurde, mi się pamięta ten ten. No tak, ja miałem go, ale na 17, nie? Także, no tak właśnie, miałeś Deutscha na 100% no. Na serii z Borusiowa, ale chyba fajna seria wtedy na tym dediku. No my co wtedy w czwórkę graliśmy, nie? Co wtedy no. Fany moment, co chodziło? Tak, dokładnie, no to na 100%. To była zajebista seria i kurde, trzeba naprawdę pomyśleć, jak już nie może na początku 19, tylko później w jakimś dalszym czasie, jak już trochę map wyjdzie i modów, to można było na takim czymś pomyśleć. Ale jednak bolusiowo to bolusiowo, można by było fajnie bolusiowo też przerzucić. No mówię o tym, no. Nie? To bo mówię, fajne. Jednak nie ma tak, jest swoja mapa. Kupić po prostu dedyka i spróbować, nie? No i na pewno zrobić tą mapę od podstaw, bo ona myśmy była... skończyli tą serię wtedy tylko ze względu na to, że Bolek miał problemy z dedykiem, że miał lagi jak cholera. No. Dlatego też nie ciągnęliśmy i później my z Adamem również żeśmy nie kontynuowali tej serii, którą mieliśmy ostatnio, co też graliśmy na dwa gospodarstwa, ponieważ no, były straszne lagi i maszyny, że tak powiem, maszyny, które posiadaliśmy, no tak lagowały niektóre, że nie dało się grać, a jak mieliśmy je wymieniać, to było za dużo roboty. No i teraz, jak sami widzicie, jest tutaj ściernisko po kukurydzy. Tak ogólnie to też jest ściernisko, nie ściernisko, co ja mówię, tekstura, jak wygląda gleba po agregacie. Tak specjalnie teraz zostawiłem, żeby po prostu te resztki, to wszystko fajniej ze sobą współgrało. Ale ogólnie tak wygląda po talerzówce czy też gruberze. Także moim zdaniem wreszcie jakaś fajna tekstura, gdzie no mówię, te wszystkie resztki. Kurczę, no jak tak to nie bierze. Wkurza mnie już po prostu czasami to. Nie denerwuj się, Andrzeju. Ogarnianie. Myślałem, że tu więcej będzie sypała ta kukurydza. Także prawdopodobnie wywieziemy tylko sobie jedną przyczepę. I jak nie chcesz się tu stać, nie? Co? To możesz jechać, wziąć ją. O, no właśnie, miałem ci to samo mordo powiedzieć. I tam poogarniać, bo my jeszcze tej kukurydzy mamy, ostatnie dni cały czas kosimy i pakujemy ją w rękaw, także no tutaj możesz się jeszcze pobawić i te oczy mają jakieś to... syp, a mają syp. Mają syp, ale to możesz normalnie sypać burtą całą. Także tutaj akurat z tym nie ma problemu. Jeśli chodzi o ciekawe akcje, możecie nam z miłą chęcią pisać coś w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, czego u nas na kanałach nie było. Jeszcze możecie nie było, właśnie. Może, odsyłać jakieś można by było z lasu coś ogarnąć też.
Też, bo tu jest las, jest las. Nie wiem, czy tartak mam zrobiony funkcjonalny, bo już nie pamiętam, bo ta mapa była tyle razy już przekładana, że dlatego też to wszystko laguje, tu trzeba ją zrobić po prostu od podstaw i wtedy może wreszcie by coś z tego ciekawszego było. No ale mimo wszystko i tak naprawdę fajnie, bo nie ma to jak na swojej mapie, naprawdę lubię tutaj często powracać, jak sami pamiętacie, już tu seria od 15 była od Bizona do Leksiona. W tej dosyć długo ją kontynuowałem, ale wreszcie aż się to musiało znudzić, bo jednak tutaj na napór innych serii no był za duży i nie było kiedy by tego wstawiać. A mówię, jednak nie ma to jak czasami sobie wrócić i po prostu pograć, tym bardziej, że akurat zmotywowało mnie to bardziej może do nagrania tutaj na tej mapie, ponieważ wszedłem sobie coś sprawdzić i patrzę, zrobiona jest jesienna mapa. I tak teraz patrzę na, mówię, nawiązanie do klimatu w sam raz, także mówię, czemu by nie spróbować i nie pograć sobie. Dobra, tutaj możemy wjechać sobie od razu na wprost. U mnie się sypie już jakby co. Jo? O, dobra. Ten zestaw też by fajnie sypał, co? Jo, zajebiście się nim sypie. Ładnie to wygląda. Znaczy no, no tutaj muszą być po prostu przyczepy z okienkami, nie? Jo, to akurat jest spoko. Nie fajnie, nie wiem, czy są jakieś przyczepy, które mają okienka z boku. I czy można by było wybrać, nie? Ja ogólnie, wiesz co, jestem ciekawy, czy w życiu realnym, czy to by się dało tak zrobić, bo te okienka są dosyć małe. I wydaje mi się, że mokra kukurydza tutaj miałaby problem z zlatywaniem przez te okienka, nie? No jestem mega dlatego ciekawy. Tutaj raczej faktycznie... wydaje mi się, że w życiu realnym ta żmijka w ogóle nie miałaby zastosowania, nie? Tak no pewnie tak, wydaje. Pewnie tak, bo mówię, no to tutaj jedynie dlatego tak wyszło, ponieważ no nie można było znaleźć fajnej samoprzeładowczej jakiejś przyczepy, która by tu pasowała żeś tam na to gospodarstwo i też żeby tutaj oczywiście sięgnął nam kombajn na nią. A tutaj, tak powinien, mówię... tutaj powinien po prostu na tym śrutowniku być dużo większy kosz zasypowy. No tak, bo i wtedy ładowarką na spokojnie dzisiaj można było to oglądałem robić, sobie filmik, dosyć podobna maszyna była, to około 18 ton na godzinę przemiału miała. Także no to nie, tragedii nie ma. Na pewno ciągnik, który tam pracuje przy tym z wałkiem, no to dostaje trochę, bo tam było chyba spalanie około 12 litrów. No. No to jest naprawdę... Wiesz, to jest swoje robią to, że to na obrotach dużo chodzi. No, to jest to. Ale też widziałem jakieś filmiki, gdzie był bardzo mały śrutownik. Jakby powiedzieć, nawet samoróbka. Także też widać, że jakoś sobie ludzie radzą i nawet na małych, bo to było małe gospodarstwo. Nie wiem, co przy tym stało. 60? Nie, coś większego trochę. 60 była z przyczepą. Widziałem, jak tak, tak, 60 stała z przyczepą, a... Czy to była Kubota jakaś, czy to był jakiś Zetor mały, no wiem, mniejsza z tym, ale no na pewno właśnie jakaś samoróbka, ten śrutownik i sobie taki mieli ściankę, taki boks postawiony na podwórku i właśnie śrutowali tą kukurydzę. Ty, to jak będziesz wysypywał zbiornik, no. Ile na tą strzepę kładzi? 14. No to akurat ty sobie na koniec powiem przyczepę. Jo, myślę, że na spokojnie powinniśmy tak sobie to zrobić. Ja bym chciał otworzyć rurę, jest wszystko. Ja tutaj wsypię tyle, ile dam radę i tyle. Żeby chociaż ten rękę się ruszył tutaj, żebyśmy mogli pokazać, jak tutaj wygląda, nie? Jo, dokładnie. Bo mówię, nie wiem, jaka jest może maksymalna długość tego rękawu. Ogólnie jeśli chodzi później, no bo pewnie spytacie też, no bo co można później z tym rękawem w farmingu zrobić? Akurat no tutaj nie daje on nam żadnej zakiszonej czy tam śrutowanej kukurydzy czy też innej uprawy, bo można sypać do niego prawdopodobnie chyba wszystkie uprawy, z tego co się nie mylę. Więc nawet można by było kiszonkę, bo u nas też bawią się i sypią w rękawy kiszonki, co też jest spoko. Więc tu myślę, że można by było kiedyś tą akcję jeszcze pomyśleć i wtedy pobawić się z tym z taśmociągiem, to no. Też na pewno większy trochę przemiał by był tego. Bo jest jeszcze do tego dołączona jedna maszyna, a tą maszyną mianowicie jest, kurczę, ciężko mi to nazwać, może wam pokażę, maszyna, która, że tak powiem, rozpakowuje nam ten kaftan. Mamy jakiś rotor i praktycznie nic więcej. No nie wygląda to dosyć ciekawie i dosyć realnie, ale jakieś zastosowanie to ma. Czyli co w końcu, jak rozpakujemy, to co mamy? Kukurydzę taką? Tak, po prostu mamy jeszcze raz ten sam materiał, który mieliśmy. To jest tak, można powiedzieć, że jak ktoś nie ma, nie wiem, silosu, coś w tym stylu, no to może coś takiego sobie zrobić, nie? Żeby to po prostu nie leżało na ziemi. O, to można zapakować sobie to w rękach. Coś w tym stylu, no inaczej nie wiem, jak można to zastosować w grze, nie? No bo w życiu realnym, no to wiadomo. Jakieś tam cele to ma, ale jeśli chodzi o farminga, no to z tego co widziałem na filmiku, który był dołączony do tego moda, no to właśnie było tak, że oni później, on chyba sobie przysypał zboże, a później
podjechał tą maszyną z tym rotorem. No, żeby to realnie było, no to można na przykład ładować tą kukurydzę i potem niby jako kiszoną. No. I ten. Podstawić by można było. I rzucać świniom, nie? No jo. Wiesz, jakby była kiszonka, nie? No. To spoko sprawa, bo podstawiasz sobie paszowóz z drugiej strony, podjeżdżasz tym, no już będę to tak nazywał, tym rotorem, czy nie wiem, tą maszyną, która to rozpakowywuje ten kaftan. I sobie sypiesz po prostu tego kaftanu prosto na paszowóz. To też jest jakieś tam rozwiązanie, nie? No i dosyć w miarę realnie wyglądające. Więc jeśli chodzi o to, to myślę, że tych zastosowań w farmingu znalazłoby się dużo. No cieszę się, że w ogóle takie coś wyszło, bo... Tak, w ogóle na filmiku mieli pokazana, jaka jest długość tego rękawa. Jo, miał dosyć duży był, wiesz? Myślę, no, widzę, że tutaj idzie naprawdę sporo. Myślę, że do końca obory na spokojnie taki miał na filmiku. Kupię, że tu tam wejdzie? No, naprawdę dużo. Naprawdę dużo, bo tu z tego co patrzyłem, kurczę, przyczepa, to mało co w ogóle on się powiększył. Także, no jakieś zastosowanie, mówię, na pewno by to znalazło i jeśli macie jakieś również ciekawe mody, które, no w miarę realny sposób, tak, bo nie oszukujmy się, można zastosować na takim bolusiowie, bo raczej byśmy chcieli tu testować, to możecie z miłą chęcią podsyłać, my będziemy sobie coś takiego właśnie testować, bo mówię, no coś takiego jak na przykład ziemniaki mieliśmy, gdzie jest ta kopaczka wymyślona, gdzie jest ten właśnie krukowiak od Fałena, no to też jest coś takiego innego i warte przetestowania takiej ala typowej polskiej właśnie wsi. Ja wiem, co chyba przetestujemy, no. Co ja bym chciał przetestować, tą brykieciarkę, co słomę dajesz i brykiet dostajesz. Kurwa, już wiem, faktycznie, a jak ona wyglądała, no bo jak duża prasa? No. Coś takiego. Tak, dokładnie. Kurczę, no to ciekawe, no mówię, to właśnie podobno. Mamy teraz miesiąc w sumie do premiery Farminga 19, fajnie by było właśnie te mody potestować, takie, no. Potestować to, co dała nam 17, nie? Bo nie zawsze był czas na to, żeby. Bo my nigdy wcześniej akurat no, nie mieliśmy takich serii z testowania maszyn, z testowania map, także akurat jeśli chodzi o to, to myślę, że mogłoby być spoko. Nie, z tym brykietem akurat spoko. No, było. Fajnie. I jeszcze pamiętam, że był jakiś dodatek Kronę chyba, tak? Tam była też jakaś specjalna maszyna taka, co na palety coś ładowała, kurde, nie pamiętam, też to był brykiet. A to nie, tak, to jest ogólnie, ty tam przywoziłeś coś do tego, to budynek musiałeś postawić, przywoziłeś do tego budynku, tam była taka box, gdzie to wysypywałeś i tą łapą brałeś, taśmociągiem przynosiłeś, to i ci to workowało w palety, no, to też fajnie by było sprawdzić takie to coś. To też by było fajnie sprawdzić i myślę, że można by było zrobić miejsce na tym gospodarstwie z kurnikami. No. Bo fajnie by tam wyglądało i myślę, że nawet byłoby miejsca, gdzie to właśnie wszystko sobie zabrać. Dobra, jeszcze cofnę z dwa razy. Ja już trochę ci powiem, chyba z 5 przyczep sypałem, a to tak, no, może trochę się ruszyło, nie? Nie, no jest już o wiele większy. Na pewno można gdzieś zmienić, żeby jak ktoś się, wiadomo, chciałby z tym bawić. Zmienić po prostu pojemność. Pojemność tego, żeby po prostu, wiecie, on był o wiele większy. Ciekawe, czy się jak wsiądzie do MFA, weź wsiądź, widać pojemność ton, albo gdy po podejściu do rękawu. W ciągniku jest, widać, 62 tony już. Ile to jest procent? 12, czyli... No to weź jakoś to oblicz. Poczekaj, Jezus Maria, to jest trudna matematyka. Dobra, weź... To by było, poczekaj. 50 ton to jest pewnie... 7, ty. Poczekaj. 8 razy 6 to jest... Żebym teraz nie spalił. 4 razy 6 to jest... Ty. Nie może być łatwiej? Ja obstawiam, że 50 ton to 10%. 500 ton. Co? 500 ton. Ja obliczyłem 480. No to 480. No 500 ton pewnie będzie. No bo obstawiam, że właśnie, no tu jest 13%. To 10% to było 50 ton. Tak, to będzie 500 ton. No tak, to kurde, no to sobie pomyśl, teraz taki silos postaw, nie? No. Także jeśli chodzi, to naprawdę polecam. Jak większą ilość kukurydzy tutaj, to fajnie, nie? To spoko jest. Na przykład teraz fajnie, bo patrz, masz gospodarstwo, nie? Z krowami, nie masz miejsca na silos, coś w tym stylu? Dzida, pakujesz w rękaw, nie? Kiszonkę. Można, tylko mówię, trochę to duże jest, nie? Ta maszyna później, która to na polskiej wsi, no co, ciapka pod to nie podczepi, ani nic w tym stylu, więc no tu trzeba po prostu jakoś kombinować, nie? Teraz Stasiu Pomagier to się dzwonił? Stasiu Pomagier, rower mu ukradli i już później nie przyjeżdżał do roboty. Ale tam za niego nadrabia, jak widziałeś, Zbyszek tam po wsi cały czas ładnie, pięknie chodzi. To Mietek. Zbychu tam, Mietek to już nie żyje. Mój Jezu. Ty to, że ci testowałeś na polu? Wiesz co? Tnę teraz sobie... Kurde, mało miejsca, to strasznie jest na nawracanie. Ten kwadrat. Wycinam sobie ten kwadrat i później mam tą koło przyczepy.
I to będzie koniec. Myślę, że nawet nie wiem, czy ciąć całe pole na odcinku, bo to jeszcze by mi trochę zajęło, a nie chcę, bo chcę dzisiaj ten odcinek opublikować, a tego co patrzę po czasie, znaczy po czasie, po wadze pliku mamy około 25 do 30 minut. To dobrze by było, jakbyś pojechał, nie? Jeszcze zestawę. Tak, dlatego ja chcę skończyć te poletka i pojadę, nie? No. Będziesz tam wysypał. Jo, bo chcę wysypać, jeszcze wam pokazać, przejedziemy. A tam nawet wysypany w ogóle na to? Tak, ja wysypałem przed całym odcinkiem, bo mówię, kurczę, jak wolę. Kurde, słabo tak w ogóle za coś sypie, nie? No ale to nie jest duże pole. To też nie, no i zbiornik jest duży, nie? No. Jakby nie patrzeć. A kombajn mały, nie? A kombajn mały jest, duży zbiornik, tak się wydaje, nie? Jednak, bo ta przystawka jest malutka, no to kurczę, jednak to troszeczkę czasu schodzi. Więc nie jest źle. Myślę, że no kiedy? No w międzyczasie ta seria będzie się pojawiać między Biedak a Kozak, a od Zera do Farmera, które ruszy tak gdzieś po weekendzie, około poniedziałku, wtorku. Także już możecie jakieś ciekawe właśnie pytanka też wymyślać nam na te odcinki, żebyśmy mogli sobie tutaj, wiecie, na luzie pokazać, bo najczęściej na serii od Zera do Farmera no jest o czym rozmawiać, tak samo jak na od Biedaka do Kozaka, ale właśnie na tej serii można sobie na spokojnie o czymś luźno pogadać i myślimy też z Brączkiem, żeby zrobić Q&A, czego jeszcze u nas na kanałach nie było, a myślę, że dosyć fajnie by się to oglądało, jakbyśmy to fajnie jakoś obrobili i w ogóle. A tych pytań na pewno zawsze dużo jest i sporo, bo często pytacie kilka razy to samo, bo wiadomo, ktoś odpowie na to pytanie w tym odcinku, gdzie akurat nie oglądał i jest ciężko, a zawsze najczęściej pod takie Q&A więcej ludzi wbije i będzie mogło sobie dowiedzieć się może i nawet odpowiemy na jego pytanie, więc myślę, żeby było spoko. Także zostawcie łapkę w górę pod tym odcineczkiem i napiszcie, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć w naszym wykonaniu. Mówię, teraz tego czasu będzie więcej, więc możemy sobie trochę wymyślać i coś ciekawego wprowadzić na kanały. Może wy też macie jakiś ciekawy pomysł, coś innego, nie związane z grami, tylko może jakieś ala coś vlogi, coś w tym stylu. Może wy macie pomysł? Dajcie znać w komentarzach, co by pasowało do naszego kontentu. A można by było się za coś fajnego, ciekawego zabrać. Mówię, no tak, żebyście wiedzieli, że jest co oglądać na tych kanałach, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Fajne, zajebista, ta tekstura podłoża mi się no, strasznie podoba, nie? Dosyć realnie to wygląda, właśnie po takiej kukurydzy. Trochę brakuje mi, że te tyczki, że tak powiem, po ścięciu no, są takie mało co widoczne, dlatego też często sobie sam przerabiałem lub szukałem jakiejś innej tekstury kukurydzy, ale niestety nic ciekawego nie mogę znaleźć, jedynie na Facebooku u kogoś widziałem, że naprawdę taką fest gęstą miał i mega to wyglądało, a widziałem to przy mulczerze, nie wiem jak to można nazwać, przy takich ala grybogryzarce, coś w tym stylu właśnie, co się jeździ po kukurydzy, nie wiem jak to się tak typowo nazywa, nie wiesz. Ja też nie mogę sobie tej nazwy przypomnieć. Jeździ się, aby właśnie zniwelować. No to jest mulcher. Znaczy mulcher jest w headerze od kombajnu. No tak, no to a teraz jeszcze mi chodzi o taki bardziej do ciągnika, nie? Który no to właśnie. To chyba jak lewogryzarka, no. Właśnie, no ciężko to też tak, też tak nazwać. I mówię, widziałem to zdjęcie właśnie na. Nie wiem, czy na Facebooku, czy może do pobrania. Taka nie, czerwona to też maszyna. Mulcher, to też jest mulcher. No. Więc zarąbiście, bo tam mega gęsta była i fajnie jak on przejeżdżał, to wiecie, takie fajne ślady były, bo on po prostu ci niweluje te bazyle, nie? A glebogryzarka jest chyba bardziej do spłuchnienia. Jo, spłuchnienia. A widziałeś ostatnio na YouTubie pługogryzarka? Nie widziałeś? Zamiast skip, kręcą się takie duże te i normalnie ci rozrzuca, no pokażę ci to padniesz, nie? Pierwszy raz takie coś w ogóle na YouTubie widziałem. Dobra, jedziemy sobie tu teraz łu, otwieramy łułę. Mój Jezu, która to jest łuła. O, dobra, 20. Może będę pamiętał. I tak nie będzie pełny przyczep, chyba, nie? No nie. Ale ty sobie możesz w tym czasie wziąć i... Ja będę ciął dalej. Będziesz kosił. To kurczę, zobacz. Moment, co tu dwa... No, ale się nauczył, że od... A nie! To na tą przyczepę się zaczyna sypać od przodu zawsze. Żeby dociążyć od ściągnika. Nie wiedziesz o tym? Dobrze, zapomniałem, pojechałem do przodu. Jakoś nie zwróciłem na to wszystko uwagi. Nie? No. Zawsze. Dobrze. A na normalnej przyczepie zawsze zaczyna sypać od tyłu. Dobrze, jak będę pamiętał, bo no to pierdoliło nam Jundira. Mój Jezu. Tu jaką usypał ten. Dobra, później. Ty, powiem ci nawet spoko, ale jak ładnie wysypywany jest. Jeszcze. O, ale tu sobie przejdę się, przejadę się z tobą kawałek. A ty chciałeś od tej strony pewnie, co? No wyjrzyj. Dobra, już wchodzę do Jundira. Cyk. Wykręcisz tu? Moment, muszę sobie tu wszystko poustawiać.
Ja chciałem do przodu. Zobacz, podorki. Kurde, no John Deere zajebisty, że tak powiem. Podorki to się ustawia tak? No, no żebyś jakiś do patrzenia, żeby cię, wiesz, tak później nie rypało w ksiziu. Trzeba powiedzieć, bo musiałby to w ursusie się to zrobi. Dobra, nie ma problemu. O, parowi nie ruszył. Andrzej. Dobra, jedź tam, daj mu. Ile masz to? 10,5. Ładnie, to i tak dużo. Ładnie to dało. Ty powiem ci, z całego by było w sam raz. Zależy, ile to jest hektarów. No. Ile to może być? 2 hektary? Nawet nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jakby był hektar? Nie no, to jakby dwa hektary, to po 6 ton na ten rok to i dobrze. Z półtora. Powiedzmy, bo tu była ładna kukurydza, to tu jest 1,5 hektara. No to 8 ton z hektara dziś, no. Nie, przez biogazownię nie jadę, wolę sobie pojechać tędy. Choć powinien dać tu radę pod górę. No jak widzicie, ta woda właśnie stoi. Ostatnio ja tędy przyjechałem. Ciężko było... Uważaj, bo tam strasznie stromy zjazd. Wiem. Ale tu pamiętam, ile ja się narobiłem, nie? Jak pierwszy pomysł przyszedł na robienie tej drogi, to kurczę, no ja naściągałem tych dróg wszystkich i tak się tutaj naławiłem, ale żeby też ten teren jakoś fajnie zrobić, żeby wiecie, nie narobić się też, bo tu jak pamiętacie sami zakończenie mapy, to są taką górką, więc mówię, czemu nie, można zrobić sobie taki podjazd pod górę. No i dosyć fajnie to wyszło faktycznie, ha mocno, no. Chyba hamulce żeś tam nie podczepił za dobrze. Dźwignia jest z tą stronę za ten. Włączona. A sprężarkę włączyłeś, Jundirze? Tak, jest mocno załączona, cały czas zrobić. Jak dojeżdżam tylko do zakrętu. Dobra, a jak tam z kogutami można było zapolić, żeby się kury wszystkie zleciały? Dobra, i cyk, dwójeczka na głównej. Trochę tutaj właśnie zawsze każdy narzekał, że wąskie te drogi na Bolusiowie, ale jakby nie patrzeć, no na wsiach zawsze tak jest. Jedynie no kiedyś myślałem sobie, jak miało być to Bolusiowo naprawdę rozbudowane, to na wioskach miały być właśnie takie drogi, ale dookoła mapy miała być taka dosyć główna droga, że tak powiem. Normalnie już dwupasowa. Pasmowa i chciałem, żeby tam był ruch uliczny na niej wtedy i na przykład dojazdy na jakieś skupy, sklep i w ogóle, nie? Ale to jest naprawdę też taka dalsze wyprzedzenie. Przepraszamy bardzo serdecznie za te dźwięki. Jak się przestraszyłem. Ale jak wspominaliśmy, no trwa na dole remont, schaby biją mocno, także o, trzeba uważać, pijany idzie, miłosiernie zaraz po psiarskie zadzwonię. Do Płokułatuły to zgłoszę. Ile tutaj dodatkowo pól dorobiłeś? Raz, dwa, trzy, to wielkie, to tam się nie liczy. Trzy. Bo to wielkie to tam jest najlepsze, to jakiego PGR-u chyba. No ja wiesz, tak zrobiłem, żeby po prostu ono fajnie wyglądało. Dobra, my sobie jadziemy. Ole, tu laga dostałem, no jak to Bolusiowo, nic nie szkodzi. Standard. Jest do przodu? Jo, myślę, że jo. Można, żebyś tylko nie przypierdolił silosy, bo się wszystko zarwie. Ja mi się wydaje, że ty ze środka nie cofniesz. Idealnie. Ja bym musiał ci pokazywać, co? Czekaj. Ja bym chciał mocno. Dawaj do tyłu. Ja będę ci mówił. Dawaj. Dawaj. O! Bardziej tam, w prawo. O, dobra, dawaj do tyłu. Jeszcze. Ale pięknie. Dobra, no to trzeba bardzo, za bardzo chyba. Ale pięknie nogę, żebym dał. Dobra, teraz na włączaj. Kurwa, jego maść. O mordo, przecież trafiłem. Czekaj, ja zrobię sobie na tym, zrobię sobie na... No spokojnie, wtedy wysiądę wam jeszcze to. Ale kurwa, ma koguta zajebistego ta przyczepa. No, pod spodem, nie? Dobra. Żebyś na ten rozdzielacz nie sypał. O, już do przodu trochę. Dobra, mieszę z tym. Ale ogień idzie, co? Aż się kurzy. No zobacz, no trochę ten kaftan nam się powiększył. Ja tu wsypałem w 5 przyczep. Fajnie wygląda. Nie? Przy no teraz gdzieś około, teraz gdzieś to będzie 70 ton około. No. Zaraz ci powiem nam dokładnie. O, przerwa. Chłopaki tu cały czas chleb wstawiałem, jak widzi to na pięknie. Na 80 ton już jest. Na rustach tu wszystko jest. No także no zobacz, no pięknie, no ale to pieniędzy i czasu. Ta wiata miała taki kolor? Nie, ja ją przerabiałem. Zajebiście wygląda. Akurat mówię, no to ja gospodarstwo tak zrobiłem jak chciałem, wreszcie wszystko się udało. Podoba mi się strasznie ta chałupa wreszcie na tej mapie i ten żywopłot, ten płot, mega fajnie to wszystko jest spasowane. No i ten klimacik jest, jak sami widzicie ten klimacik jest. Nie, to i co, my wam bardzo serdecznie dziękujemy w tym odcinku za uwagę, mam nadzieję, że taki odcinek właśnie wam się spodoba. I co, słyszymy się w kolejnych, także łapkujcie, subujcie, komentujcie do kolejnego odcineczka, ja strzałeczka, na razie, trzymajcie się, cześć!